Siemanko wszystkim, moi drodzy, witam was ja, czyli Jago Vlog w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj z racji tego, że jest przepiękna pogoda, normalnie nie mogę się napatrzeć dzisiaj, postanowiłem, że przejdziemy się Simsonkiem. Tak, jest troszkę brudny, ponieważ zanim tutaj dojechałem, chwilę nam zeszło, ale będziemy wracać tą samą drogą, więc zobaczycie też, dlaczego jest taki brudny. No ja cóż, moi drodzy, polatałem chwilę dronem, zresztą widzieliście teraz na początku, prawda? Porobiłem fotę, do których was zachęcam na Instagrama, żebyście wbili, bo jest mega, mega kozacka, więc jeżeli ktoś jest ciekaw, wbierz na Instagrama, link na dole w opisie. I na samym wstępie, co mógł wam powiedzieć, jeżeli chcecie więcej filmów z tą bestią, subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczki, komentujcie, łapkujcie. Dla mnie będzie to motywacja do zrobienia czegoś wyjątkowego w tym Simsonie, ponieważ coś planuję, no ale to też zależy od was, czy będziecie chcieli, a mianowicie coś z silnikiem, tak moi drodzy. Powiem, że tego nie zrobię, no ale coś z silnikiem będzie się mogło za niedługo wydarzyć. No ale ci, co są na Instagramie, już powinni wiedzieć, bo już dawałem o tym znać wcześniej, dużo wcześniej. No, wy musicie zasubskrybować kanał i wbić na Instagram. Tak więc cóż, zapraszam do oglądania. Dzisiaj, moi drodzy, stwierdzimy, że przejdziemy w to miejsce. Tak, tam często robimy te zdjęcia, więc można powiedzieć, że jesteśmy w nowym miejscu, no ale jednak starym. Ale myślę, że większość jest z nowych widzów, ponieważ nagrywając to, jeszcze nie mamy 9000 subskrypcji, ale bardzo szybko się do tego zbliżamy, co mnie bardzo cieszy. Tak więc no co, dziękuję wszystkim, no i witam nowych widzów w szczególności, prawda? Na starych wyjadaczy też, siemanko mordeczki. Dobra, palimy bzyka i jedziemy. Co wam chcę powiedzieć? Tutaj są takie góreczki fajne, więc popróbujemy coś na kole. Ponieważ jak zauważyliście, we wcześniejszych filmach mam mega, mega dużą zajawę, żeby się nauczyć na kole jeździć, ponieważ bardzo bym chciał. I mam nadzieję, że uda mi się zgadać z kimś za niedługo, może brata na konie, aby wziął aparat i gdzieś się ze mną wybrał. Ponieważ chciałbym, jak wiecie, jakieś kozackie foty porobić, jak jest Simek na kole. Które też no, zobaczcie na Instagramie. Dobra, koniec gadania, jedziemy. To jest, moi drodzy, no drogę myślę, że znacie. Tutaj jest zjazd. To jest obwodnica nasza słynna Kołbaszowska. Świeci światełko? Świeci. I tak sobie myślałem, moi drodzy, tutaj jak jechałem, żeby nie próbować pod tą górkę przejechać coś na kole. Ponieważ ona wydaje mi się być w porządku, jest w miarę równa, co mnie też szokuje, co nie? Że w takim miejscu robotnikom chciało się zrobić coś w miarę prostego i równego. No ale jest to na naszą korzyść, rzecz jasna. No i psa, spróbujmy, jedziemy sobie. Aj. Widzicie, muszę wyczaić jeszcze moment, bo jeszcze go tak nie umiem tak zbyt dobrze, co nie? Kiedy jest odpowiednia ilość gazu do tego, aby Simka, wiecie, szarpnąć. Ponieważ tak jak go tak delikatnie szarpię na pierwszym biegu, jak jadę na kole, on sam staje. Tego szarpania warto się nauczyć. No i coś takie było, takie szybkie uli, to czego właśnie tak często mówiłem, że chcę uniknąć. I próbujemy. Słuchajcie. Za nisko go podnoszę, muszę się bardziej wypiąć, ale spróbujmy na tamtą stronę przejechać, na tamten drugi zjazd. Ponieważ tam również jest bardzo, bardzo ładnie. Zaraz zobaczycie. O, pan Bocian leci! Dzień dobry, panie Bocianie! Mam nadzieję, że nie do mnie. Kumaci wiedzą, o co chodzi. O, tutaj sobie popróbujmy. Widzicie, to jest taki delikatny zakręt. O, patrzycie. Aj. To jest, muszę się nauczyć tego momentu wyczuwać. Przedtem jak tę nawrotkę robiłem, to tak mnie fajnie pociągnęło, że za nim musiałem biec, wiecie. Widzicie, no tak z klamy strzelić, go delikatnie poderwać się już nauczyłem, ale muszę się nauczyć bardziej to robić tak taktycznie, że tak powiem. Dobra. Dobra, 3, 2, 1. Jesteście gotowi na my? No to my! Tam jakieś pola, no przytem syrenki wybiegały. A i moi drodzy, muszę wam pochwalić, ogarnąłem jak na dwójce podrywasz na koło. Mianowicie, cały sukces tkwi w tym, że trzeba bardzo mocno szarpnąć. Zwłaszcza, że mam te lagi, wiecie, no inne, nieoryginalne. One też swoje ważą, co nie?
Jak ostatnio jechałem od dziewczyny, zauważyłem, że jak mocno pociągnę go na 23 sklamy, to on się podnosi, więc trzeba będzie tak ćwiczyć, co nie? No teraz co, zawracamy i próbujemy pod tą góreczkę coś podrywać, a potem przejdziemy się tu w dół. Zobaczymy, jak szybko pojedziemy. Muszę ten moment bardziej chyba wyczuć. A nie, chyba tylko... Na pewno. Wheel right, tak zwany. No tutaj. Za nisko. Tutaj, patrzcie jakie bajora. Długo już nie padało. Ale tutaj jest, wiecie, taka ziemia strasznie mokra, co nie? I to jest takie pozlepiane i ta ziemia tak stoi i stoi. Góreczka fajna, a tu też by jakieś fajne zdjęcia można było porobić. Ty, no tu też jest spoko miejsce, nie byłem tu wcześniej. Tymi polami tam do torów dojedziemy. Ale nie chcę mi się dzisiaj na to jechać. Ale przejedziemy się tutaj pod tą góreczkę, spróbujemy coś na kole poszadać, co nie? W ogóle dajcie znać dziecko, jak wam się takie odcineczki podobają. Myślę, że są spoko, zwłaszcza, że jest taka fajna pogoda i... gorąco, jest końcówka maja, ale uważam, że powinno być nieco cieplej. No, ale nie ma co wybrzydzać, jeśli w bluzie można śmigać, to... To jest dobrze. Dobra, jedziemy. Ty, pod tą góreczkę się... Fajnie to robi. I... Za nisko. Ty, czekajcie, siądę sobie plecak, będzie mi wygodniej, po prostu. Bo załadowany jest wam drona, statyw, aparat i wiecie, no to swoje waży. A popróbujmy sobie to zrobić, tak wiecie, bez plecaka. A tu zaraz pyk, jakiś dolek mi wyskoczy, będę miał. Tyn, 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 tyn. Dobra, starczy. Na piskach. Dobra, mamy miejscówę. Ty, no zarąbiste miejsce. I bez przypomu, bo tu domu nie ma. Jakby zauważyliście, zawsze patrzę, czy jest przypał, czy nie, bo... Zależy mi na tym, żeby to wszystko było w miarę bezpieczne. Ale ja jak na kole jadę, to mi zawsze tak... W jedną stronę ściągam, jakoś nie potrafię tego balansu zapać. No. Jeszcze raz. Fajne to jest. Właśnie fajne w Simpsonie to, że on jest lekki, co nie? I nie ma tego strachu, że... To zaraz nas za bardzo pociągnie. No widzicie, ja z niego schodzę. Zarąbiste miejsce. Ale popierdzielamy przez pola. Dobra. Ojej. Dobra. No dobra. Próbujemy dalej. Aż mi z siedzenia zdarło. Chodzi. Dymu nazbierało. No spróbujmy sobie jeszcze pod tę góreczkę. To po prostu kwestia, wiecie, prób. Widzicie, no już coś. Zaczyna to wyglądać tak, jak powinno. Nie, wyżej. A mi w pole wyniesie, będę miał.
patrzysz, na dwójce. Nie no, po takich domach ciężko na dwójce. Teraz pojedziemy tak jak przyjechaliśmy. Pokażę wam te błoto. Nie no, ja się jestem zadowolony, bo już coraz mniej się, wiecie, boję go szarpać. Teraz tylko kwestia tego, żeby jeździć i próbować. A jak już ogarnę taki, wiecie, balans na jedynce, żeby to dobrze wyglądało, żeby się to dobrze wychodziło, no to na pewno potem na dwójce, jak będę przebijał, to już będzie lightowo, bo już będę wiedział, o co chodzi, co nie? Patrz, to jest taka droga, to jest taka dojazdowa, czy jak to się nazywa, ale zarąbista. To jest sposób na ochudzenie bzyka. Dobra, tutaj możemy zwalniać, bo zaraz zobaczycie, co się będzie działo. Patrzcie się na to.